When did you get back from Beijing? I gotta know. Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia like me? Miss your cherry kisses on my chin. Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia like me? No matter where, Molly, I'm always with you in my head. Come back again. Ooh, Molly, if you're stuck in nostalgia like me. Trzeci dzień wyprawy. Słoneczko już wstaje. Ja już jestem prawie spakowany. Czekam, aby trochę mi od spodu namiot przeschnie, bo co mam taki mokry. Składać, zawsze z rana jest rosa. Rowerek już prawie spakowany. Wczoraj troszeczkę sakiewki szmatką przetarłem. Jeszcze teraz widzę, że odwrotnie założyłem. Ładuje się światło, jeden powerbank. Zrobiłem sobie kawkę w międzyczasie, herbatkę. Tak naprawdę niedługo ruszam. Gdzieś tam może za słabą godzinę się ogarnę. Także zobaczymy, co dzisiaj nas czeka. A, dziękuję, również wam tam życzę miłego wypoczynku. Pani już jest? Chyba nie, nie? Dziękuję bardzo, do widzenia! Najgorzej wyhamowują nas takie dróżki, ale niestety to należy do szlaku, więc nie ma co narzekać. Ważne, żeby nie było piachu. Dopóki nie ma piachu takiego, to przejadę. I powiem szczerze, że bardzo się cieszę, że w tym roku jednak dałem się namówić. Wymieniłem te opony na szersze, bo po prostu bym tu się zajechał na tych moich starych cienkich. Nie dałbym rady. Połowę drogi bym musiał prowadzić. Podjazdy są zabójcze. Cały szlak Orlich Gniazd jest usiany właśnie takimi dróżkami w lesie, więc bierzcie to pod uwagę.
każdy ostry podjazd ma zjazd. Ale to jest tak męczące. Podoba mi się na tym szlaku to, że naprawdę oznakowany jest super. Co dosłownie ileś kilometrów są znaki, jest oznaczenie szlaku, są postoje. To mi się najbardziej podoba, że można sobie gdzieś na chwilę odpocząć. No udaje mi się to, że mam pogodę dosłownie bajkę. To jest trochę za gorąco może, ale nie będę narzekał, bo wolę tak niż tak miałem w pierwszy dzień te burze. Piękne, widoki są dosłownie przepiękne. Uwierzcie mi. Przed nami kolejny zamek. Zamek Ogrodziniec. Z daleka wygląda imponująco, szczerze mówiąc. No, spory jest. Pięknie wygląda.
to jest. Cześć. Cześć, cześć. Wczoraj pana widzieliśmy. Tak? A. Wszystko możliwe. Tak. Możliwe. No, mówił pan, że pana zmoczyło w nocy. No. Cztery burze normalnie. Nie chcę już tego o tym pamiętać, nie? To nie przypomina. Z Częstochowy wracaliśmy i przed tym deszczem chyba. Dotarliśmy na kwatery, ale już lata. Jedziemy na Busko-Zdrój. Na Busko-Zdrój? No, my tam na wschód jedziemy do... Właśnie na wschód, tam Zamojskie, bo tam mam całą rodzinę. I mówię, kiedyś do was przyjadę rowerem. Ale będzie super, jak zobaczą mnie. To będzie zabawa ostra. A mąż nie bardzo, bo on ciężko pracuje, to mówi, ja nie dam rady. Nie sobie, my jesteśmy z górskich. Byłem tam, no w górach Sowich to motocyklem zwiedzałem tam. Sztolnie i tak dalej. No. Tam jest super. O, no to musimy... Kamionki, zapraszam, Monika. No proszę. To muszę to zapamiętać. Na pewno wstąpię. Zimne piwko będzie. Fajnie. Powodzenia wam życzę. Miłego dzionka. Dzień dobry, więc na pewno tak, zestaw ten kotlet schabowy. Schabki, on może być ziemniakami opiekanymi z frytkami albo ziemniaki z koperkiem. Mogą być frytki. Thank you.
to są za ruinki, ale idę zobaczyć. Ciekawe, co to są za ruiny. Nic tu za bardzo napisane nie jest. Ale konstrukcja konkretna. O kurde. Jakaś baszta? O, to spore jest. Tam na wzgórzu widać kolejne orle gniazdo, zamek Pilcza. Powiem, że teraz miałem przed chwilą taki podjazd, że pierwszy raz musiałem zejść i wepchać rower, i to z trudnościami. Dzisiaj idzie to z bólem, straszne podjazdy wykańczają. Baszta w zamku jest widoczna już. Zobaczcie, ile jest stopni. Mam nadzieję, że to będzie widać. Prawie 32 stopnie. Ja pierdzielę. Jesteśmy już przy pustyni błędowskiej. Tu już dla mnie się nie da jechać. Za dużo piachu, za głęboko. Jestem ciekaw, jak to wygląda. Najgorsze jest to, że ileś tam, jakiś tutaj kawałek muszę jechać tędy. Jak będzie taki piach, będę tyle prowadził, to nie wiem, co to będzie. O kurde, ale fajnie to wygląda. Ale wygląda to fajnie. Jedyna pustynia w Europie. To jak okiem sięgnąć. Ale super. Pięknie tu jest. Tam z tego co widzę można chodzić. Tam są jeszcze jakieś ścieżki. Ja już się tam nie pcham rowerem. Ale sami zobaczcie. Pustynia błędowska. To są wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi. Nie no, pięknie to wygląda. Robi wrażenie ta pustynia. A to dopiero początek. Taki miniaturowy inny świat, można powiedzieć. A jeszcze jak mamy ponad 30 stopni upału, no to fajnie tutaj być. Ciekawe, jak taki stwór się tutaj uchował. Pięknie to wygląda, naprawdę. Spory kawałek do przejechania dzisiaj, a już jest tak późno, bo jest w 3:30. To jest niby róża wiatrów, taki punkt. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale chyba 40 minut szedłem. Przedzierałem się przez piachy. Chyba nie tragedia. Jak widzę, tylko ostatni punkt dzisiaj. Ruiny zamku Rapszyn.
też bardzo wysoko. Powiem szczerze, że już dzisiaj jestem trochę wydygany. Chyba będę szukał jakiegoś takiego taniego noclegu. Ale na dzisiaj będziemy powoli kończyć.